Moi drodzy, jesteśmy, że tak powiem, wdzięczni Bogu za to, że możemy Go wielbić, że możemy wysławiać Jego potężne, wielkie imię, że możemy mówić o wielkich Jego dziełach. Obiecałem wam i w trakcie tego zwiastowania powiem świadectwo, które mówił już teraz absolwent seminarium, który kończył seminarium chyba na 16 albo 13 osób, już teraz nie pamiętam, które zaczynały tam z północno-zachodniej strony Polski. On jeden zakończył po 2 latach. Także, ale jak usłyszycie, kim był, to tym bardziej jeszcze będziecie, że tak powiem, pełni wdzięczności za to, co Bóg może i czyni z człowiekiem. Chciałbym dzisiaj mówić o bardzo ważnej kwestii, bardzo ważnym zagadnieniu. Kiedy spotykam się z katechumenami, staram się właśnie z nimi tą kwestię także omawiać, na to zwracać im uwagę, aby dobrze zbadali swoje życie. Czy rzeczywiście są ludźmi, którzy mogą wejść do wody chrztu? Kiedyś niedawno, może miesiąc temu, ja wam o tym wspominałem, słuchałem z kolei kazanie, chyba Paula Washera, tak on się nazywa, aby człowiek doświadczał wierzący samego siebie, czy trwa w wierze. I użył dokładnie tego samego listu, który ja używam dla katechumenów, żeby sprawdzali swoje duchowe życie, żeby sprawdzali samych siebie. W liście do Galacjan, w 6 rozdziale, apostoł Paweł mówi o pewnym wzorcu, dosłownie używa tam słowa kanon. Kanon jest wzorcem, jest miarą. Miarą czegoś, do czego ty i ja musimy siebie przyrównać. To jest ważne, że w ogóle możemy do czegoś się przyrównać i sprawdzić, czy my odpowiadamy wzorcowi, kanonowi. Bo każdy z nas, i dzisiaj jest to taka ogólnoświatowa tendencja, jeżeli tak uważasz, to jest dobrze. Ty uważasz tak, ten uważa inaczej, a więc wszyscy mają dobrze, mają rację. Ale kanon czy pion Boży jest tylko jeden. Miara jest tylko jedna. I nie możesz, i ona jest niezależna od twojego i mojego zdania. Tą miarę i ten pion wyznacza Bóg. A moim zadaniem jest podejść do tej miary, do tego pionu i sprawdzić, czy ja odpowiadam tej mierze i temu pionowi, temu, co Bóg ustalił. I tutaj Paweł pisze tak, kończąc list do Galacjan, który niedawno żeśmy rozważali w czwartki, mówi tak, w wierszu 15 i 16, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady, czyli tego kanonu, tej miary trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. A więc mówi Paweł tak, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia przed Bogiem. Liczy się tylko nowe stworzenie, nowy człowiek. I jak mówię, używam tego listu, o którym zaraz powiem, właśnie do tego, aby każdy, który chce dać świadectwo przed innymi odnośnie chrztu, aby był świadom, czy aby miał to przekonanie oparte o Boże Słowo, że jest nowym stworzeniem. Bo najgorszą rzeczą byłoby oszukiwać samego siebie, że myślimy, że wszystko jest z nami w porządku, a okazuje się, że nie jest w porządku. Z kolei w 2 liście do Koryntian apostoł Paweł wzywa nas wierzących, wszystkich, jak tutaj jesteśmy, w 13 rozdziale 2 listu do Koryntian, w wierszu 5 czytamy tak,
poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. A więc tutaj Paweł wzywa wierzących do tego, żeby poddali siebie osądowi. Inaczej mówiąc, osądzili samych siebie w świetle Bożego Słowa, Bożej Prawdy, czy trwają w wierze, czy też nie. Bo może być tak, że ktoś narodził się na nowo, ale przestał trwać w wierze. A jeżeli przestajemy trwać w wierze, możemy utracić i utracimy zbawienie, jeżeli się od tego, czy w tym stanie nie upamiętamy. To jest ciekawe, zastanawiałem się, Paweł mówi, czy nie wiecie, że Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Tak jak inne pytanie w pierwszym liście, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? A więc czasami chrześcijanin musi sobie siebie skonfrontować i zadać pytanie, czy nie wiesz, czy nie pamiętasz, kim ty tak naprawdę jesteś? A więc żyj zgodnie z tym, kim jesteś. Tak więc chcę połączyć dzisiaj to. Kiedy będziemy czytać to Słowo Boże, a chcę się oprzeć właśnie na pierwszym liście Jana, bo apostoł Jan w tym pierwszym liście daje kapitalne wskazówki dla każdego z nas, abyśmy do tej miary samych siebie przyłożyli i sprawdzili, czy rzeczywiście narodziłem się na nowo, czy Boże życie jest we mnie. A po drugie, kiedy do tej miary siebie przystawiam, także doświadczam, sprawdzam moją wiarę, czy ciągle w wierze trwam, w żywej wierze w Boga, czy już odchodzę od Boga, od tej żywej wiary, czy ją tracę, jeśli chodzi o moją relację i moją społeczność z Bogiem. Tak więc apostoł Jan w swoim liście daje takie kapitalne, genialne świadectwa, znaki, symptomy, po czym ty i ja możemy poznać, że trwamy, że narodziliśmy się na nowo i że trwamy ciągle w wierze. Jan kończy ten list takim stwierdzeniem, to napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To jest ciekawe, pisze do ludzi wierzących i mówi, to napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To znaczy, to mi daje do myślenia, że wielu ludzi, do których apostoł Jan pisze, zaczęli się zastanawiać, czy mają to życie wieczne, albo inaczej. Kiedy Jan pisze ten list, to działają fałszywi nauczyciele, fałszywi apostołowie, którzy podważają wiarę co do tego wiecznego życia. Bo chrześcijanie może się zastanawiają, co z nami będzie, kiedy umrzemy. Co będzie z tym życiem, kiedy umrzemy? I Jan mówi, a to napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, które przekracza granice fizycznej śmierci, żebyście się nie bali. Dzisiaj powiesz, no cóż on takiego odkrył? Ale miejmy w pamięci to, że dopiero kiedy Jezus przyszedł na tą ziemię, Słowo Boże zaczęło wyraźnie mówić o życiu po śmierci. Izraelici nie mieli tej jasności, tego objawienia i zrozumienia, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Mówi, człowiek zostanie złożony do grobu i mówi, i tam odpoczywają bogaci i biedni, możni i niewolnicy, spoczywają na swoich łożach. Ci najwięksi bezbożnicy są wrzuceni do Tartaru, czyli tej najgłębszej części Hadesu, krainy umarłych, i to wszystko. Jest tylko nikła nadzieja, że jest życie po śmierci, że człowiek będzie żył. Pamiętacie, Hiob mówi w takiej swojej desperacji, kiedy jest chory, nieuleczalnie chory, kiedy kłóci się, czy też dyskutuje z Bogiem, mówi, a ja wiem, że Stwórca stanie nad moim prochem i ujrzę Go i będę żył i będę podniesiony ze swojej śmierci.
Ale to są tylko takie migawki, które się gdzieś tam pojawiają jeszcze w niektórych psalmach, które są proroczymi odnośnie Jezusa. Nie zostawisz duszy mojej w otchłani. To jest nadzieja psalmisty, ale też zapowiedź też zmartwychwstania Chrystusa. Nie zostawisz mojej duszy w otchłani. A tutaj Jan mówi, ja to wszystko na wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, które się nie kończy w momencie fizycznej śmierci, że to, co macie w Chrystusie, łamie wszelkie bariery fizycznej śmierci, bo macie życie, które zwyciężyło śmierć. Tym życiem jest sam Chrystus w was. Halleluja. Tak więc apostoł Jan umacnia tutaj, ale też wyraźnie pokazuje, w wyniku pojawiania się tego różnego rodzaju ludzi, oni czasami byli w kościele, bo mówi tam, byli pośród nas, ale wyszli. Zostawili kościół, bo mówi, bo tak naprawdę nie byli z nas. Bo gdyby byli z nas, nie zostawiliby kościoła, byliby trwali w kościele. A więc różni ludzie się pojawiali, a z drugiej strony człowiek powinien wiedzieć, powinien mieć to przekonanie. Kiedy człowiek mówi, że nie wiemy, co nas czeka, my mamy nadzieję, że będziemy zbawieni, ale tak naprawdę nie wiemy i do samej śmierci nie wiem, czy jestem zbawiony, czy nie. Kiedy słyszę tego rodzaju myślenie i wypowiedzi, mam dowód jednego, ten człowiek albo w ogóle nie narodził się na nowo. Bo jeżeli ktoś narodził się na nowo, to wie, z czego został wyrwany i dokąd idzie. Amen. Ale jeżeli nie ma tego, jeżeli to właśnie w taki sposób mówi, a może jest tak, że nie ma głębszego poznania Pana, gdzieś się pogubił w swoim myśleniu. Dlatego Jan tutaj napisał takie ważne słowa, kto ma syna, ma żywot. Ma żywot. Nie będzie miał. A więc pamiętaj, życie wieczne zaczyna się tu i teraz. Życie wieczne nie zaczyna się po śmierci fizycznej. Ono się zaczyna teraz, kiedy żyjemy. Bo po śmierci fizycznej to już będzie za późno. Nie będzie możliwości, żeby człowiek podjął decyzję na tak lub nie. Moja decyzja za mojego ziemskiego, krótkiego życia decyduje o całej mojej wieczności. Moi drodzy, jeszcze chcę to inaczej zobrazować. Apostoł Paweł używa takiego kapitalnego pojęcia w Chrystusie. Z Chrystusem. Zwróćcie uwagę. Nic, żadne błogosławieństwo, żadna obietnica Boga nie jest dana poza Chrystusem. Wszystko to, co mamy od Boga najlepszego, jest w Jezusie Chrystusie. Kiedy przyjmujesz Chrystusa, czy uznajesz Chrystusa jako swojego Boga, swojego Pana i Zbawiciela, to masz wszelkie Boże obietnice, Bożą obecność dla siebie, bo w Chrystusie i tylko w Nim jest nam to dane. Inaczej mówiąc, musisz wsiąść do właściwego pociągu. Kiedy śpiewaliśmy tutaj pieśń i na jednej pieśni był taki rysunek, znak drogowy, niebo, piekło. Fajny znak. Bardzo dziękuję, kto tam umieścił ten znak. Podoba mi się. I on pasuje do tego, co chcę właśnie, co sobie zapisałem i co chcę powiedzieć. Takie dwa pociągi. Jeden pociąg, który zmierza i stacją jego docelową jest wieczne zatracenie. I on po prostu jedzie w tym kierunku. I ludzie siedzą w tym pociągu w różnych wagonach. I dopóki siedzisz w tym pociągu, to zmierzasz w kierunku wiecznego zatracenia. Możesz zmienić wagony, możesz się położyć, możesz skakać, możesz, nie wiem, usiąść. To nie ma znaczenia. Ten pociąg po prostu jedzie w kierunku wiecznego zatracenia. On się zatrzymuje, tak jak w naszym życiu bywają chwile, że zatrzymujemy się w tym naszym biegu. Jest czas, aby się zastanowić i jak najszybciej uciec z tego pociągu. W tym pociągu są wagony ludzi pełnych bezbożności, którzy mówią, a nie ma Boga, nie ma życia, rozsypiemy się w proch, nic nie ma. Ale w innych wagonach są ludzie, którzy mówią, nie, my wierzymy, że Bóg jest.
O, dlatego my chodzimy do kościoła, dlatego my się modlimy, dlatego my nawet czytamy Biblię. O, my wierzymy, że Bóg jest, ale ciągle są w tym pociągu, który jedzie w kierunku wiecznego zatracenia. Wiecie dlaczego? Bo Biblia też mówi o innym miejscu, w Adamie. Mówi w Chrystusie i w Adamie. Kiedy rodzisz się, przychodzisz na ten świat, zrodzony jesteś według, czy w potomstwie Adama, czyli człowieka, który upadł w grzech i pociągnął za sobą całe następne pokolenia. Rodzisz się z grzeszną naturą i ciągle jesteś w Adamie. Możesz być nawet bardzo religijny, ale dopóki nie zostawisz Adama, starego życia, nie odwrócisz się od grzechu i nie staniesz się uczestnikiem Chrystusa, jedziesz ciągle na wieczne zatracenie. A ten drugi pociąg, on ma kierunek niebo. Ja myślę tak, w tym pociągu, w którym jest kierunek niebo, też są różni chrześcijanie. Są w różnych wagonach. Jedni cieleśni, inni uświęceni, jedni pełni wiary, inni pełni wątpliwości, ale doświadczyli, przeżyli to, o czym mówi apostoł Paweł. Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale nowe stworzenie. To nie znaczy, że ci w tych wagonach jadących do nieba nie mają się uświęcać, jak najbardziej. Ale rozumiecie, podstawą jest, czy jestem w nim, czy nie. Czy ciągle jestem tym potomkiem noszącym tą starą, grzeszną naturę Adama i nie pozostawiłem tego pociągu zmierzającego w kierunku zatracenia. A więc zastanów się dzisiaj, czy przesiadłeś się z tego pociągu do tego drugiego. Zastanówmy się, czy rzeczywiście narodziłem się na nowo, albo inaczej, czy trwam ciągle w żywej wierze w Jezusa Chrystusa. Bo może być tak, że jestem w tym pociągu, który pędzi we właściwym kierunku, ale moja wiara jest coraz słabsza. I tak jak mówi apostoł Paweł, doświadczajcie, sprawdzajcie samych siebie, czy trwacie w wierze, czy już przestaliście w niej trwać. Biblia mówi, że my mamy do końca zachować wiarę, czyli ufność, zaufanie do Boga. Tak więc, jeżeli człowiek narodził się według ciała, tak mówi Jezus, w rozmowie z Nikodemem, z człowiekiem bardzo religijnym, bardzo pobożnym, znacie trzeci rozdział Ewangelii Jana, Nikodem przychodzi i tak rozmawia z Panem i tak próbuje go troszeczkę połaskotać, no wiemy, że jesteś od Boga nauczyciel. Jezus mówi mu wprost, Nikodemie, jeśli nie narodzisz się na nowo, nie zobaczysz nawet Królestwa Bożego. Słuchajcie, ciągle jest otwarta droga i drzwi, aby być w Chrystusie. Jeżeli ciągle uparcie chcesz być w Adamie, wiedz jedno, jego końcem jest zatracenie. Ale kiedy wysiądziesz z tego pociągu, to na tym przystanku, gdzie wysiądziesz, tam się pojawi pociąg, który zmierza do nieba i Bóg zaprasza cię, żebyś wsiadł i stał się uczestnikiem boskiej natury i znalazł się w Chrystusie Jezusie, który jest Boży. Zobaczcie, nie zależy to zbawienie od wysiłków człowieka, od jego zabiegów, bo ani obrzezanie, ani nieobrzezanie. Oni, Żydzi, myśleli, że jak zrobią jakieś znaki na swoim ciele, coś religijnego, coś wspaniałego, to zrobią wrażenie na Bogu. Na Bogu to nie robi wrażenia. Jest tylko ważne pytanie, czy jesteś nowym stworzeniem, czy nie. Bo jeśli nie, to nawet nie zobaczysz Królestwa Bożego. Nic z tej chwały, z tego wszystkiego, co Bóg przygotował dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Tak więc, po czym mogę poznać, że rzeczywiście narodziłem się na nowo? Apostoł Jan w tym liście używa bardzo często
słowa wiemy. Wiemy. Dwóch czasowników różnych greckich, które oznaczają to samo. Wiemy, my wiemy, my wiemy. Chrześcijanin to jest ktoś, kto wie, kochani. Chrześcijanin to nie jest ktoś, kto się domyśla, kto przypuszcza, kto tylko ma nadzieję. Chrześcijanin wie. Jeśli narodziłeś się na nowo, to wiesz. Oczywiście, kiedy dziecko rodzi się na nowo, takie małe niemowlę według ciała, to ono na początku nic nie wie. Ale myślę, że w sensie duchowym jest to zupełnie inaczej. Niektórzy szybciej, niektórzy wolniej nagle odkrywają, że Bóg dokonał zmiany w ich życiu. Kiedy wysiedli z tego niewłaściwego pociągu, kiedy uniżyli się i pokutowali ze swoich grzechów, Bóg nie tylko im przebaczył, On ich przyjął i On ich uczynił swoim ludem, swoim dziećmi. Apostoł Jan mówi tak, pierwszą rzeczą, pierwszym takim znakiem i symptomem, który wskazuje, że stałeś się nowym stworzeniem w pierwszym rozdziale, on mówi tak, jeśli chodzimy w światłości, jeszcze inny obraz nowego życia, jeśli chodzimy w światłości, mamy społeczność z Ojcem i Synem, a krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza od wszelkiego grzechu. Po pierwsze, jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli rzeczywiście trwasz w żywej wierze, jesteś człowiekiem społeczności z Bogiem, z Ojcem i Synem, ale jesteś też człowiekiem, który ma głębokie pragnienie bycia i doświadczania oczyszczenia w swoim życiu. Zwróćcie uwagę, odrodzony chrześcijanin nie jest bezgrzeszny. Chociaż jest doskonały w Chrystusie. Będąc przyobleczony Chrystusa w oczach Bożych, jest doskonały, ale nie jest bezgrzeszny. Bez grzechu jest tylko Bóg, bez grzechu był tylko nasz Pan Jezus Chrystus. Oczywiście jest zupełnie inna relacja, jeśli chodzi o grzech, ale nie jest bezgrzeszny, bo tu jest napisane, że jeśli chodzimy w światłości, to krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli odrodzony człowiek. To jest człowiek, który wie, zna wartość świętej krwi Jezusa Chrystusa. Wiecie, ludzie próbują oczyszczać siebie w różnoraki sposób. Idą gdzieś na jakieś procesje, pielgrzymki, jakąś wodę mają i tak dalej. Różne rzeczy próbują się oczyścić, ale jedynym źródłem oczyszczenia z grzechu, z tej ciemności, którą grzech wprowadza do naszego życia, jest tylko i wyłącznie krew Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. A więc jeżeli narodziłeś się na nowo, to wiesz, o czym mówię. To wiesz, że bez tej krwi nie ma możliwości przebaczenia i oczyszczenia. To wiesz, że bez przelanej krwi Jezusa Chrystusa nie ma żadnej możliwości, aby zbliżać się do Boga. Ta krew Jezusa uczyniła drogę do tronu Boga. Jest tym źródłem, jedynym źródłem. A więc jeśli ktoś jest zrodzony, ma to pragnienie chodzenia w światłości, ma to pragnienie i tą świadomość, że wie, że przez krew Jezusa został wykupiony ze swojego marnego postępowania i ta krew jest w stanie go tylko oczyścić z wszelkiego grzechu. Druga rzecz, o którą tutaj on mówi, Jan, od wiersza trzeciego, a z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowuje. Nie mylcie przykazań, o których Jan tutaj pisze w ten sposób, że chodzi o 10 przykazań. Bo dalej czytamy, kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Po czym poznajesz, że w Nim jesteś? Po tym, że masz głębokie pragnienie tego, aby wypełniać Jego święte słowo.
Moi drodzy, a więc przykazanie jest tutaj na zrównane ze Słowem Pana. Zresztą to samo czytamy w 5 rozdziale Ewangelii Jana. Jezus mówi, jeśli ktoś mnie miłuje, słów moich przestrzegać będzie. Więc nie jakieś słowa, nie jakieś przykazania, nie jakieś nakazy, ale człowiek zrodzony z Ducha Bożego wie, czym jest Słowo Pana. To Słowo go zmieniło, to Słowo go oświeciło, to Słowo sprawiło, że uświadomił sobie swój stan i wyszedł z tego pociągu zmierzającego na zatracenie i wszedł i zawołał do tego, który jest w stanie wybawić. Opowiem wam teraz świadectwo tego studenta. Ja, wiecie, jestem zaskoczony Bożym działaniem, gdybym, nie wiem, jak, co ja bym zrobił, ale wiecie, dobrze, że Bóg to wszystko wie, jak i jak zadziałać. On mówi tak, byłem narkomanem na dragach. Gdzieś tam na ławce siedziałem naćpany i była grupa nastolatków, młodych ludzi, jakaś starsza kobieta stanęła tu przed nimi, tu przy tych ławkach i zaczęła im głosić o Chrystusie. Wandzio, słyszysz? Wandzia ma pragnienie wychodzić na miasto i dawać świadectwo i mówić i świadczyć. Ona mówi, stanęła i głosi, a ci nastolatkowie śmiali się jej w twarz, drwili z niej. Ale mówi, ja siedziałem naćpany, niewiele rozumiałem, ale wstałem i na chwiejących się nogach podszedłem do niej i mówię, ja chcę moje życie oddać temu Jezusowi, którego Ty zwiastujesz. I ona się ze mną pomodliła. Ja wróciłem do domu, ciągle naćpany, nie byłem w stanie nic normalnie myśleć. Uklęknąłem i zacząłem wołać do Boga, aby mi okazał łaskę. Obudziłem się rano, ale obudził się jako inny człowiek. I zacząłem czytać Boże Słowo, zacząłem się dowiadywać, kim jest ta kobieta, do jakiego kościoła chodzi. Zacząłem słuchać Bożego Słowa i tak to we mnie wzrastało. A teraz ukończył seminarium. Moi drodzy, gdybyśmy my w ten sposób podchodzili do człowieka, mówi, jak taki człowiek, prawie że totalnie zmącony przez narkotyk, jak? A to nam daje taką fantastyczną nadzieję, że kiedy głosisz Słowo Boże, czy będą Cię słuchać, czy nie, czy będą zwracać uwagę, czy nie, pamiętaj, Duch Boży działa i przyznaje się i otworzy serca i umysły tych, których Bóg widzi, że są gotowi pójść za Nim. Tak więc mogliśmy z radością wręczyć Mu świadectwo ukończenia seminarium, to, co Bóg może zrobić z człowiekiem. A więc ci, którzy narodzili się na nowo i ci, którzy trwają w wierze, to są ci, którzy żyją, chcą żyć według słowa Pana. Oni to słowo poznają, to słowo dla nich stało się żywe, to słowo, oni doświadczają to, że to słowo jest pokarmem dla ich ducha. Oni to odczuwają, że kiedy czytają, słuchają tego słowa, to słowo ich buduje. To nie jest tak, że oni go czytają i jest dobra do spania. Bo właściwie czytam i nic nie łapię. Ale kiedy narodziłeś się na nowo, to to słowo. Ono dotyka Twojego serca, dotyka Twojego ducha, daje Ci światło, daje Ci inspirację, daje Ci zachętę. Ono żyje, amen. To słowo naprawdę żyje. I mówisz, byłem tak zgnębiony, byłem tak pobity, ale to słowo mnie podniosło. Kiedy czytałem, modliłem się albo usłyszałem, to słowo dało mi siłę, żebym powstał i szedł dalej. Zacząłem wątpić, ale przeczytałem to słowo i ono na nowo podniosło moją wiarę. Już chciałem zrezygnować, ale to słowo, kiedy czytałem, ono powiedziało, wy
bądź wierny, czekaj cierpliwie. Ci, którzy oczekują Pana, nabywają siły, podnoszą się w góry na skrzydłach jak orły. Ono mi dało siłę. Halleluja. Jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli trwasz w wierze, będziesz przeżywał moc tego słowa. Więcej, będziesz chciał żyć według tego słowa. Ono jest standardem dla ciebie, jest miarą dla ciebie. Nie jest martwą literą, nie jest czymś nudnym, ale to słowo żyje i pracuje, bo przecież to słowo ożywiło ciebie w momencie, kiedy uświadomiło ci Boże Słowo i Duch Boży, że jesteś zgubiony i potrzebujesz przyjść do Jezusa. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Trzecia rzecz, po której mogę rozpoznać to nowe życie, to, że trwam w wierze. Tu jest apostoł Jan, mówi tak, kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Słuchajcie, postępować tak, jak on. Czyli wcale nie jest takim śmiesznym i naiwnym stwierdzenie, czy zadawanie sobie pytania, co Jezus uczyniłby na moim miejscu. Jak zachowałby się Jezus w tej chwili? Czy Jezus by tam poszedł? Czy Jezus by na to patrzył? Czy Jezus by w tym uczestniczył? Jeżeli narodziłeś się na nowo, chcesz chodzić, postępować, zachowywać się tak, jak twój mistrz, twój Pan, Jezus Chrystus. I po tym poznajesz, że ciągle trwasz w żywej wierze, bo jeżeli ci przestało na tym zależeć, to uważaj, uważaj, bo zaczynasz iść w złym kierunku. Tak jak on. Ten sam sposób. Piękna jest ta pieśń, która mówi, podobny chcę być do Jezusa. Podobny chcę być do Jezusa. Wiecie, jeśli człowiek narodził się na nowo, ma, to jest taka naturalna tęsknota i pragnienie. Chcę być do Niego podobny. Chcę być jak On. Mówić, chodzić. To znaczy, że nie ma miejsca na dziadostwo w naszym życiu. Na bezbożność w naszym życiu. Na niewłaściwe zachowania w naszym życiu. Bo chcesz być podobny do Jezusa, bo przecież jesteś zrodzony z Ducha Bożego i masz Jego życie. Czy nie wiecie, że Chrystus jest w was? To dlaczego żyjesz tak, jakby go nie było w twoim życiu? A może go w ogóle nie było? Tylko ci się wydawało, może tylko pod wpływem jakiegoś impulsu zdecydowałeś się, ale tak naprawdę tam serce nie było złamane, skruszone. Ale jeżeli jest Chrystus, to jest nowe życie. Jest nie tylko nowe stworzenie, jest nowe życie. Halleluja. Wiecie, dlatego możemy poznać człowieka odrodzonego. Czasami jest trudno powiedzieć, jak go poznać? No, po zapachu, czy coś w wyglądzie się zmieni zewnętrznym? No, zacznie się zmieniać wiele. Wiele. A właściwie wszystko. Zacznie dbać o siebie, zacznie dbać o dom, zacznie dbać o wiele rzeczy. Ale przede wszystkim będzie to człowiek, którego język się zmienia, decyzje się zmieniają, upodobania się zmieniają, bo narodził się na nowo. Narodził się na nowo. Kochani, może niektórych mówi, no tak, to jest tak, tak wielkie, takie... Zwróćcie uwagę, ta moc do nowego życia nie płynie z nas. To jest dar łaski. Ona płynie od Boga. Żyjemy przez Jezusa Chrystusa. Jego życie jest teraz w nas. Skoro On mieszka w nas, On udziela nam do tego nowego życia wszelkich sił, mocy i możliwości. Jan tutaj pisze tak, postępujemy jak Jezus i tu pisze w kontekście miłości.
miłości braterskiej. Kto nienawidzi swojego brata, chodzi w ciemności, nie ma w nim Bożego życia. Inaczej mówiąc, jeżeli gdzieś tam w nas pozwolimy sobie na to, żeby nasze wnętrze było zapełnione nienawiścią, odrazą do brata czy siostry, to jest to bardzo niebezpieczne. Jeżeli narodziłeś się na nowo, a chowasz urazy, nieprzebaczenie i to cię drąży, to pewnego razu to zniszczy twoje duchowe życie. Dlatego, gdy chodzimy, postępujemy jak Jezus w przebaczeniu, w miłości. Nie znaczy w akceptacji, ale w miłości. Przyjmujemy drugiego jako brata, jesteśmy gotowi okazywać mu wszelką życzliwość i dobroć z naszej strony. W liście do Kolosan Paweł napisał tak: abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Inaczej mówiąc, jeśli narodziłeś się na nowo, będzie widać zdecydowanie owoce twojego upamiętania. Zdecydowanie. Przez ludzie zaczną widzieć, że tak samo jak inni święci, którzy należą do Chrystusa, zaczynasz się brzydzić grzechem, odrzucać to, co brudne i grzeszne. Zaczynasz miłować Pana i miłować innych, bo to czyni w nas to nowe życie, które mamy od Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan też mówi tak: jeśli narodziłeś się na nowo, to wyznajesz Jezusa Chrystusem. Czyli uznajesz, że jest Mesjaszem. On o tym mówi w tym pierwszym liście między wierszem 20 a 24. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem, ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. Więc zwróćcie uwagę, człowiek narodzony na nowo wie, że Jezus jest Chrystusem. Wielu ludzi dzisiaj nie uznaje, że Jezus jest Chrystusem. Nie uznają Go za Mesjasza. Ale człowiek odrodzony wie, że On jest Mesjaszem, tym Zbawicielem, posłanym od Boga dla nas ludzi. I czcimy Jezusa tak jak Ojca, bo wiemy, że są jedno, że On jest Synem Boga. W Ewangelii Jana 5:23 czytamy, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. A więc narodzony z Ducha Bożego człowiek czci Syna Bożego tak jak Ojca. Gdyby On nie był Bogiem, te słowa by nie znalazły się w Biblii. Bo Biblia mówi wyraźnie, że Bóg swojej chwały, czci nie odda nikomu. To byłoby bluźnierstwo w tym momencie. To byłoby przeciwne Bogu. A tu jest napisane, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. A więc uznajesz, że On jest Mesjaszem i czcisz Go z radością. Uznajesz także Jego bóstwo, ale nie tylko. Bo Słowo Boże i Jan też mówi, że ten, który narodził się na nowo, wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele, że był człowiekiem. W tym czwartym rozdziale, i zobaczcie, zresztą i w czasach Jana to było bardzo mocne, jest i dzisiaj obecne, że podważano to, że Chrystus, Syn Boży, był w ciele, takim jak my. I w czwartym rozdziale tu jest napisane tak: po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. A więc podważanie tego, że Chrystus był w ciele takim jak my, podważa w ogóle naszą wiarygodność jako ludzi zrodzonych z Ducha Bożego i trwania w prawdziwej wierze w Jezusa Chrystusa. Tu są takie mocne też słowa, że jeśli ktoś narodził się na nowo, postępuje sprawiedliwie i nie grzeszy. Wielu tutaj ma z tym problem, kiedy czytamy o
o tych rzeczach. Popatrzcie do drugiego, końcówka drugiego rozdziału, wiersz 29, a później z trzeciego rozdziału od czwartego wiersza. Drugi rozdział pierwszego listu Jana. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Każdy, kto postępuje sprawiedliwie. Co to znaczy postępuje? Myślę, że dalej to słowo jest wyjaśnione od czwartego wiersza trzeciego rozdziału. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Trochę jesteśmy zakłopotani. Ale kiedy czytamy pierwszy rozdział, o którym mówiłem i powiedziałem, że człowiek narodzony na nowo nie jest bezgrzeszny, bo potrzebuje ciągle oczyszczać się w krwi baranka. To co Jan ma na myśli? Jan ma na myśli trwanie w grzechu, bycie w grzechu. Jeżeli narodziłeś się na nowo, masz taką naturalną tendencję uciekania od tego, co brudne, co grzeszne. Jeżeli upadniesz, widzisz ten upadek, bolejesz nad tym upadkiem, wyznajesz ten upadek i prosisz, aby krew Jezusa ciebie oczyściła, aby dalej biec z Panem. To jest taki przykład, jak już kiedyś mówiłem. Wiecie, jeżeli nie zmienimy natury, jeżeli nie będzie zmienionej natury, to ciągle będziesz miał upodobanie w tym, co brudne i nieczyste. Na zewnątrz możesz udawać. Ale jak cię nikt nie widzi, będziesz szukał miejsc, będziesz szukał rzeczy, które są brudne, nieczyste. I będziesz miał z tego radość, pewną satysfakcję. Natomiast człowiek Boży, kiedy upadnie, on boleje nad tym, on to przeżywa, on szuka oczyszczenia i przebaczenia dla swojego życia. Ja już kiedyś mówiłem, że to jest z tym nowonarodzeniem, to jest i ta zmiana natury, jeżeli nie narodziłeś się na nowo, że człowiek się nie narodził na nowo, ma taką naturę świnki. I świnkę można umyć, można ją naperfumować, można jej kokardkę ładną założyć na szyję, prawda? Jaką mamy ładną świnkę i wypuśćcie ją na dwór. A ona od razu wlezie tam, gdzie jest największy bajzel. Tam, gdzie jest błoto, tam, gdzie jest brudno, się w tym wytarza, uciapla. Cały nasz trud, znowu możesz ją umyć, ale jej natura jest taka, jaka jest. Tak jest z grzesznikiem. Ale jeśli ktoś narodził się na nowo, to ma naturę baranka. To jest czyste zwierzę. Ono się pobrudzi, ale nie ma upodobania. Ono omija kałuże, brud i tak dalej. Ono nie ma upodobania w tym, co jest brudne. Masz inną naturę. Cudowną rzeczą jest doświadczyć Bożego Narodzenia. Ale tu jest też napisane jeszcze, zbliżając się do końca, że jeśli narodziłeś się na nowo, wiesz o tym przez Ducha Bożego. Człowiek zrodzony z Boga, z Ducha Bożego, ma osobiste, sam, wewnętrzne poświadczenie od Ducha Bożego, że należy do Boga, że jest Bożym dzieckiem. Popatrzcie, tu jest napisane tak w 24 wierszu 3 rozdziału. A kto przestrzega przykazań, jego mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. To jest ten sam duch, o którym Paweł pisze w liście do Rzymian, że przez tego ducha wołamy do Boga jak? Abba, Ojcze, Tatusiu. Ten Duch Boży daje mi przeświadczenie wewnątrz, że stałem się Bożym dzieckiem. Bóg mnie zapieczętował tym duchem, ale też ten Duch Boży jest świadkiem we mnie, tam wewnątrz mnie. Masz tego świadka w sobie? Masz to poświadczenie w sobie? Od Ducha Bożego, że jesteś Bożym dzieckiem? Masz te inne rzeczy, o których apostoł Jan pisze?
Jeszcze jedna rzecz. Masz poświadczenie, a też masz to świadectwo i tą świadomość, że masz życie wieczne. Że wiesz, że ten pociąg, w którym teraz jesteś, pędzi do nieba. I że ty w tym pociągu jesteś. To napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Jeżeli masz Chrystusa, masz życie wieczne. I wiele, wiele innych zapewnień jest. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Masz je. I człowiek narodzony na nowo ma świadomość tego nowego życia. Człowiek, który trwa w wierze, ta świadomość ciągle w nim jest i w nim trwa. A więc doświadczajcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Sprawdzaj i doświadczaj, czy rzeczywiście przeżyłem nowonarodzenie. Jeżeli do tej pory nie przesiadłeś się z tego niewłaściwego pociągu, co masz zrobić? Prostą rzecz. Jak najszybciej wysiądź. Idź przed oblicze Boże. Powiedz, Panie, ja chcę należeć do Ciebie. Ja proszę Ciebie, abyś mi przebaczył i oczyścił mnie z moich grzechów. Nie siedź ciągle w tym pociągu. Kiedy jechaliśmy w środę na modlitwę, po drodze zobaczyliśmy karetkę, cała zakorkowana od strony Bielska w kierunku Cieszyna, cały zakorkowany pas ruchu. Widzieliśmy parawan zasłonięty, erkę i wiedzieliśmy, że tam toczy się walka o życie. Znacie chyba, czy czytaliście. Nie wiem, w jakim wieku był ten chłopak. 24 lata. Pędził na motorze. Nie mógł z lewej strony normalnie wyminąć, to zjechał sobie na ten zjazdowy pas w kierunku Międzyrzecza. Nie wiedział, że tam jest korek i stoją samochody i ciężarówka i uderzył z całą mocą. Nie zdążył. Może zdążył. Oby. Moi drodzy, to nam pokazuje, że jak ulotne jest życie każdego z nas. Czy narodziłeś się na nowo? Czy jesteś w tym właściwym miejscu? Co ciebie ciągle powstrzymuje, aby posłuchać tego, co Bóg mówi? Zdecydowanie wysiądź i przyjdź do Jezusa. I jeśli to będziesz szczere, jeśli będziesz szczerze prosił, aby On cię oczyścił, zbawił, jeżeli takiego narkomana w takim stanie On przyjął, On zmienił jego życie, to pamiętaj, ta sama moc Boża jest dla ciebie. Kiedy będziesz wzywał imienia Pańskiego, tak jest napisane, każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, co? Będzie zbawiony, będzie uratowany. A więc nie czekaj, zacznij wzywać, abyś mieć żywot wieczny. Kochani, ale to słowo też mówi o tym, że dzisiaj możesz wzywać Pana w każdej twojej sytuacji i Bóg da ci wybawienie, da ci pomoc i będzie cię błogosławił. Jeżeli dzisiaj potrzebujesz Jego pomocy, jesteś Bożym dzieckiem, powiesz, o tak, ja narodziłem się na nowo, tak, ja należę do Niego, tak, ja mam wiarę, ja ciągle trwam w wierze, ale potrzebuję Jego pomocy. Wiele razy potrzebujemy Jego pomocy. To teraz, dzisiaj wzywaj Jego imienia. Nie stój, nie milcz, nie zamykaj się w sobie, ale idź do Boga. Wiecie, kiedy nasze dzieci coś przeżywają trudnego, nie możemy im pomóc, dopóki nie przyjdą do nas i nie powiedzą, o co chodzi. Ale kiedy powiedzą, o co chodzi, wtedy wiemy, możemy się, jak możemy im pomóc. Chociaż Bóg wie wszystko, to On chce, żebyśmy my sami z Nim się podzielili tym, jaka jest nasza potrzeba.